Siemano, tu znowu ja, Franek Grumak, melduję się w kolejnym odcinku Osłony Walczę By Żyć, czyli przygotowania do charytatywnej gali bokserskiej. Jesteśmy tutaj pod Sherry Club, w którym odbędzie się oficjalne ważenie przed galą. Ważenie jest jakby bez limitu, w sensie ustaliliśmy sobie, żebyśmy byli w okolicy wagi 85 kg. Jeżeli będzie troszkę mniej, troszkę więcej, to nie ma takiego znaczenia. Zrobimy sobie dzisiaj face-offy, czyli takie face-to-face, spotkanie twarzą w twarz. No dzisiaj przed chwilą przyjechałem tak naprawdę z Warszawy, więc prosto z Wawki przyjechałem tutaj. Tylko coś zjadłem na szybciocha. Co, wejdziemy, zobaczymy jak będzie. Jutro dzień gali, więc jutro naprawdę taki będzie main event. Dzisiaj to taki przedsmaczek. Więc tak naprawdę co, zapraszam do środka, nie? No, popijamy sobie whisky z wodą, bo po Coca-Coli mam zgagę ogólnie i źle mi się oddycha, więc... Też, no, a że zaraz waga, to chyba całą butelkę wypiję. Nie ma, wspieram Fundację Cancer Fighters od samego początku swoimi licznymi zbiórkami na rzecz fundacji. Na przestrzeni ostatnich lat zebrał już ponad 70 tysięcy złotych. W końcu stanie, aby spełnić swoje wielkie marzenie. Jego rywalem jest były zawodnik piłkarskiej ekstraklasy i takich klubów jak Korona Kielce czy Wisła Płock. Przez swoją waleczność był pod strachem wielu napastników w Polsce. Prywatnie jest zafascynowany sztukami walki i pragnie postawić naprawdę twarde warunki swojemu rywalowi. Przed Państwem Franek Rumak! Co się stało? Kamila nie ma, wiem. Spoko. Kamila niestety nie ma, nie mógł do nas dotrzeć ze względu na sprawy prywatne. Miejmy nadzieję, że jutro jednak już o 19 w 100% się stawi i tam będziecie mogli skrzyżować rękawice. Ale to nie zwalnia Cię oczywiście z obowiązku stania na wadze, więc zapraszam. Franek Rumak, 90 kg. Bezapelacyjnie nie boisz się wyzwań, co widać. Masz za sobą udział chociażby w programie Ninja Warrior Polska. Pracujesz jako ratownik wodny, a teraz przyszedł czas podnieść rzuconą ci rękawicę i stoczyć walkę na ringu bokserskim. Czujesz paraliżujący stres, czy może wręcz przeciwnie, to cię napawa energią, którą masz plan już do wykorzystać? Wiesz co, to jest bardzo śmieszne, bo przed udziałem w Ninja Warrior w ogóle byłem tak mega wyluzowany i mówię, wchodzę tam, rozwalam ten tor, wychodzę, będzie fajnie, nie? Nie miałem zero tremy, bezpośrednio przed wyjściem na scenę paraliż. Mówi, o pierdziele, no nie mogę kroku zrobić, nie? Coś jest nie tak. No i teraz to samo mówię, przed wejściem tutaj mówię, nie, na luzaku. Jak tu już się pojawiłem, mówię, o, zaczyna się. Więc szkoda, że nie ma mojego rywala, bo chciałem zobaczyć, bo jest wyższy ode mnie z tego co wiem. No chciałem zobaczyć, o ile wyższy, no ale jest już taki mały stresik, ale ja chyba nauczony jestem po prostu życia w stresie. Rozumiem, mam nadzieję, że ten stres jutro przekujesz na energię i pokażesz naprawdę klasę, tak więc ogromne brawa! Franek Rumak i Kamil Sylwestrzak, to już jutro w walce wieczoru. Więc teraz chciałbym poprosić na środek wszystkich zawodników, którzy już jutro skrzyżują rękawice na gali Boxing Challenge. Ależ jutro będą grzmoty. No i co? Jesteśmy już po walce, po wadze, w sensie jeszcze przed walką jutro będzie. Już czuję powoli mały stresik, ale fajnie. Wkręcam się powoli w klimacie. Ładnie mi powiedzieli ile pieniędzy zebrałem, więc super. Dobra, jesteśmy już po ważeniu. Wniosłem na wagę 90 kg, co jest bardzo dużo. Myślałem, że będę miał 87, ale ten ostatni miesiąc to mówię, w ogóle nie trzymałem michy. Nawiązując do michy, idziemy coś zjeść na wrocławski rynek, bo jest piękny dzień. No i już tylko dzisiaj, aha, jeszcze trening zrobimy mały, taki rozrywkowy, bym powiedział, przed jutrem, no i jutro dzień gali. Up, up. No daję. Masz to, bo to było dobre. Taka sztuczka. Słuchajcie, no, sprawa jest taka,
że jak mi nie wyjdzie w boksie, to zawsze mogę pójść po prostu do cyrku, no i pożonglować. Jak się w końcu nauczę, nie? Bo też nie jest prosta sztuczka. Tak najbardziej, kurde, że do przodu to rzucam. Te piłki za nimi idę. Jesteśmy po piątkowym, tak naprawdę piątkowym całym dniu, zrobiliśmy tak, zjedliśmy sobie fajną szamkę, później trochę potrenowaliśmy, jestem upocony jak świnia, tutaj o, to jest właśnie pan, który spowodował, że jestem mokry, upocony jak świnia, za mokry. Słuchajcie, no czuję się bardzo fajnie, czuję się lekki, trochę taki niepewny, bo nie wiem czego się po prostu spodziewać. Szkoda, bo nie zobaczyłem czy on jest wyższy, czy nie jest wyższy. Po prostu szkoda, bo nie widziałem jego ryja w realu i wychodzę po prostu gdzieś tam się bić z gościem, którego nigdy nie widziałem. Aczkolwiek spoko, zobaczę go po prostu w pierwszej rundzie. Więc ja się odmeldowuję, dziękuję za to, że jesteście. Zostawcie subskrypcję, zostawcie łapę w górę. Śledźcie poczynania Franka Rumaka podczas charytatywnej gali bokserskiej organizowanej przez Fundację Cancer Fighters. Widzimy się za momencik. Peace, ja odmeldowuję.